Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta z zaprzyjaźnionego sklepu dłuta.pl. Otrzymałem takie coś. Jest to ścisk niemieckiej firmy Bessey. Jak widzicie, click lamp. Tak się nazywa, click lamp. Działa na zasadzie takiej, na zasadzie klikania. Instrukcja twierdzi, że ścisk tejże machiny to jest 1200 newtonów. Próbowałem sobie ścisnąć łapkę i faktycznie jest to dość konkretne ściśnięcie. Budowa to jest z magnezu, ponoć. Natomiast ten uchwyt to jest plastik wzmocniony włóknem szklanym. Jak to działa? Trzeba przyłożyć i zrobić 4. I trzyma jak diabeł sołtysa. Mając do dyspozycji takie coś, postanowiłem, ponieważ wcześniej już robiliśmy wieczko do kasetki, do szkatułki, postanowiłem dzisiaj skleić to wieczko. Na razie zrobimy sobie teoretycznie bez kleju. To są boczki. Trzeba je ustawić. Oczywiście są cięte pod kątem prostym, bo to maszyna robi. I tymże ściskiem ścisnąć. Przykładamy. I trzyma się kupy. Proszę bardzo. Oczywiście dno też tym ściskiem po wyschnięciu tego kleju. I teraz odpinamy. Pyk, pyk. Następną rzeczą, jaką chcę zaprezentować Państwu, jest wykonanie, ponieważ była taka prośba, wykonać spork. Wiecie, to łowcy mamutów wiedzą na pewno, co to jest spork. Jest to widelco łyżka zrobiona w gąszczu. Proszę bardzo. Zagadka dla łowców mamutów. Co to jest za drewno? Siłą, godnością osobistą wykonałem, żeby iść na skróty, z tego samego drewna, ręczę Wam za to, taką deseczkę, z której zrobię spork. Przy użyciu właśnie tego urządzenia. Otóż zakładamy i ściskamy. Momencik. Trzeba dalej. O tak. I teraz ścisnąć, żeby był większy. No, proszę Państwa. Teraz, ponieważ Państwo pamiętają, łowcy mamutów, pamiętacie? I od razu, mając te zabaweczki, bawimy się dalej. Siłą, godnością osobistą oraz dutami Narex wycinamy
czarę zupną. Proszę Państwa, czara zupna jest to po prostu to, czym się nabiera zupkę. Było takie zawołanie któregoś z łowców mamutów. Dziadku Pawle, czy da się wykonać spork tymi nareksami, dłutkami nareks? Oczywiście się da, proszę bardzo. Że faktura od dłuta nic prostszego, jest to naturalne, normalne. Bierzemy płaskie dłutko i wyrównujemy. Wygładzamy tak zwaną fakturę, czyli ślady po dłucie. Ok, teraz robimy trzask, prask. Nie mam ołóweczka, więc będę robił na czuja. Momencik, nie w tą stronę. Przecież będę robił. I teraz zmieniamy dłutko na kątowe. I co robimy? A ścisk trzyma, widzicie? Nie trzeba kręcić. Jedna ręka. Klik, klik, klik. I wszystko się kupy trzyma. Czyli co? Robimy po prostu widelczyk. Ponieważ on jest trochę grubszy niż łyżeczka, więc będę zmuszony robić to z drugiej strony również. Można już, mając odpowiednie zabawki, prawda, już ścienić. Ścieniamy. Widelczyk, miejsce na widelczyk. Dobrze byłoby sobie zaznaczyć. Zęby widelczyka z tej strony. Pyk. Jeszcze raz. Dobrze docisnąć i teraz. Ok. Jedziemy. Próbowałem, ponieważ instrukcja, opis techniczny tego ściska Bessey. To jest najmniejszy ścisk tej serii, w ogóle Bessey'ów, jest zrobiony z magnezu, więc zeskrobałem w bezczelnie podły sposób trochę magnezu, który jest, z którego wykonane są te główne ramiona, i usiłowałem podpalić. Niestety, proszę Państwa, nie pali się. To tak a propos użytkowania takiego ścisku w lesie. Już widać, że przełażę na drugą stronę. Pojawiają się zęby.
siłą, godnością osobistą oraz mocarną dłonią rzeźbiarza działam na materię, która, ale od czegóż jest, odblokowujemy. Od czegóż jest, proszę Państwa, no trochę za grubo. Czyli można jeszcze raz sobie ścienić. Ale póki co to zrobię, mając, jak ścienię, to siekierką nie będę mógł działać, więc... Póki co zrobię sobie... zwężenie sporka. Pamiętacie, z jednej strony i teraz z drugiej strony. Powinien to wcześniej zrobić, bo mogę ułamać teraz cienkie. Zęby widelca. Ale udało się. Trochę. Nie zbyt szybko, bo nie wiem, ile pamięci mam w telefoniku. A chcę, żeby to wypadło dobrze. Tutaj trzeba troszeczkę, żeby było symetrycznie. I teraz od czegóż mamy nożyk. Nożyk ma, proszę Państwa, od tego, żeby dokończyć to, co nie zrobiono dłutem. A może jednak jeszcze pojadę. Jeszcze dłutkiem. Ścieniając oczywiście do maksimum. Na razie pamięć działa w telefonie, więc możemy... Cyk, myk, pyk. Tu jest dłutko, jedziemy. Oczywiście przypominam, tego typu dłutka nie uznają pobijaka. Nie można działać pobijakiem. Po prostu są zbyt delikatne te dłutka. Tylko nadają się do ręcznej roboty. I teraz nożykiem robimy ostrzymy zęby. Metodą kciukowa, słynnego uczonego. I teraz inny uczony palców przychodzi nam w sukurs. Jego metody.
i za chwilę całość będzie gotowa. Jak to mówią żabojady, voilà. Natomiast jeszcze, pardon, jeszcze tutaj trzeba skończyć, wykończyć łyżeczkę. Po co ten pośpiech? Po co ten cholerny pośpiech? Fatalnie, to jest dyskomfort, kurczę. Muszę coś zrobić, kupię nową, lepszą kartę pamięci do diaska. Jest? Jest. Te też są? Są. Wykonane tymi narządkami? Wykonane. A zatem na dzisiaj to wszystko. Do widzenia.